Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o umowie między Unią Europejską a blokiem państw Mercosur z Ameryki Południowej, umowie cały czas negocjowanej, ale umowie bardzo niebezpiecznej, która może bardzo, ale to bardzo mocno uderzyć w interesy polskiego rolnictwa i polskiego bezpieczeństwa żywnościowego. Chodzi o perspektywę otworzenia rynku unijnego dla zalewu produktów rolnych, produktów przemysłu rolno-spożywczego z Ameryki Południowej polskie rolnictwo już ciężko doświadczone przez otwarcie rynku dla żywności z Ukrainy może wkrótce mieć potężnego konkurenta w postaci właśnie rolnictwa południowo amerykańskiego. Pytanie, jak się przed tym bronić i czy można się na tym etapie jeszcze przed tym obronić. Drugi bardzo istotny temat to otwarcie wczoraj, 13 listopada 2024 roku amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie. W tym odcinku skoncentruję się na zaprezentowaniu się elity państwa polskiego, establishmentu politycznego właśnie w tejże bazie. Przyjrzę się tym wypowiedziom, które no Zaprezentowały tak naprawdę nie bycie sojusznikiem, a sojusznictwo, e, czyli ustawiły się w pozycji e, petenta, w pozycji e, państwa, które jest protektoratem, bo trudno inaczej nazwać występy e, wczoraj polityków z Warszawy właśnie w Redzikowie, prym wiódł tutaj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz. Natomiast jeżeli chodzi o samą bazę antyrakietową. Samą bazę USA w Redzikowie poświęcę jej osobny odcinek i to odcinek na żywo. Zapraszam Państwa na wieczór geopolityczny już dziś, 14 listopada 2024 roku o godzinie 20.00. Na moim, na moim kanale odbędzie się transmisja na żywo, będzie można w czasie rzeczywistym zadawać pytania. Będę odpowiadał na Państwa pytania, no, ale także rozwinę temat. Amerykańskiej bazy antyrakietowej, pokażę jej historię, omówię wszystkie za i przeciw, no i oczywiście skutki budowy i otwarcia tej bazy dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do naciśnięcia tego przycisku dzwoneczka, aby być informowany o nowych. W filmach, nowych nagraniach. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych. I przechodzimy do pierwszego tematu. Trwają protesty rolników z Unii Europejskiej, którzy są zaniepokojeni perspektywą podpisania umowy handlowej między Unią Europejską a blokiem państw Mercosur. Chodzi o to, że istnieje realna groźba, iż rynek unijny zaleją tanie produkty rolne z Ameryki Południowej. W tym momencie no, warto oczywiście powiedzieć, czym jest Mercosur. To jest Międzynarodowa Organizacja Gospodarcza istniejąca od 1991 roku. Wtedy została powołana, a status podmiotu prawa międzynarodowego uzyskała trzy lata później. I jego trzonem Mercosuru, trzonem tej organizacji jest Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. W tym roku złożyła swój akces jeszcze Boliwia. Wenezuela jest zawieszona od 2016 roku. Jest kilka państw stowarzyszonych, natomiast istotą tego jest właśnie strefa wolnego handlu i unia celna między tymi Państwami. Istnieje coś takiego jak obywatelstwo wspólnotowe Mercosuru. Krótko mówiąc, obywatele mają prawo do przemieszczania się po krajach tej wspólnoty bez paszportu. Mogą się osiedlać, podejmować pracę, korzystać z opieki zdrowotnej. Co więcej, jest to projekt perspektywiczny tutaj. Politycy z Argentyny i z Brazylii rozważają wprowadzenie nawet wspólnej waluty. Ten projekt umowy z Unią Europejską miałby umożliwić producentom rolnym, czy, czy z szeroko rozumianego przemysłu rolno spożywczego eksport bez ceł właśnie do Unii Europejskiej. Tania żywność. Rolnicy. Skupieni w różnego rodzaju organizacjach w Unii Europejskiej mówią o perspektywie zalewu taniej żywności z Ameryki Południowej. Póki co Polskie Ministerstwo Rolnictwa wyra wyraziło tak zwane poważne zastrzeżenia do wyników negocjacji Komisji Europejskiej z krajami Mercosur, no ale wiemy doskonale, jak bardzo mocno jest to polskie ministerstwa, jak bardzo są uległe względem Biurokracji unijnej. Widzieliśmy to w przypadku tak zwanej pomocy dla Ukrainy, otwierania rynku polskiego na zalew towarów ukraińskich, niespełniających norm Unii Europejskiej. Były wtedy protesty rolników, one zostały bardzo szybko wyciszone. Sprawa została bardzo szybko zamieciona, pod dywan bardzo sprawnie, bardzo skutecznie, problem przecież nie został kompletnie rozwiązany. Co więcej, ta perspektywa zalewu obcych towarów, jeżeli chodzi o polski rynek, polski, polskich konsumentów istnieje ca cały czas i nie tylko ze strony Unii Europejskiej. Co ciekawe, Ministerstwo Rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej mówi o tym, że produkty z krajów Mercosu, z Ameryki Południowej, w większości nie spełniają standardów Unii Europejskiej. I tak dalej, i tak dalej możemy się dowiedzieć, że rynek polski, czy w ogóle tak szerzej rynek Unii Europejskiej miałaby nastąpić liberalizacja ceł w imporcie. Z krajów Mercosur i rynek polski, rynek unijny miałby być zalany takimi towarami jak mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso drobiowe, mleko, śmietana, sery, miód, żółtka jaj, banany, kukurydza, ryż, skrobia kukurydziana, cukier trzcinowy, wino, etanol, produkty spożywcze dla niemowląt. Z krajów, które nie przestrzegają norm Unii Europejskiej. Syropy cukrowe, czosnek i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ta lista jest bardzo, ale to bardzo długa. Pytanie w tym wszystkim, które się pojawia i którego trudno nie, nie zadać, no bo oczywiście związki zawodowe swoje, organizacje rolnicze swoje, a biurokracja unijna swoje. Pytanie w tym wszystkim, kto miałby na tym tak naprawdę zarobić? O co w tym wszystkim chodzi? W mojej ocenie, tak naprawdę chodzi o interesy gospodarki niemieckiej. Chodzi o interesy konkretnie niemieckiego przemysłu. Z jednej strony otwarcie rynku unijnego dla taniej żywności z Ameryki Południowej, z drugiej strony otwarcie rynku Mercosur dla niemieckich. Produktów przemysłowych. Wiemy, jak bardzo Niemcy odczuły kilkanaście pakietów sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, jak bardzo niemiecki przemysł dusi się bez taniego rosyjskiego gazu, jak bardzo niemiecki, niemieckie produkty przemysłowe przestały być konkurencyjne na wielu rynkach światowych, poprzez to, że ich koszty wytworzenia są po prostu bardzo wysokie. W związku z tym pojawienie się możliwości wysyłania bez ceł takich produktów, przy przyczyn branży motoryzacyjnej, czy w ogóle innych branż, czy branży chemicznej niemieckiej do krajów Ameryki Południowej jest ogromną szansą geoekonomiczną dla gospodarki niemieckiej. No i w tym momencie oczywiście warto powiedzieć, co to oznacza dla gospodarki polskiej. Z punktu widzenia polskiej gospodarki, koniec wojny na Ukrainie albo zawieszenie, zamrożenie konfliktu na Ukrainie będzie oznaczał jeszcze większe obciążenie gospodarki polskiej. Zapowiedziało to otoczenie Donalda Trumpa, że będzie chciało przerzucić ciężar odpowiedzialności za pokój na Ukrainie na kraje takie jak Niemcy, Polska, Francja i Wielka Brytania. Nie muszę Państwu mówić, wystarczy spojrzeć na mapę i zobaczyć, które państwo z Uwagi na swoje położenie geograficzne, będzie obciążone najwięcej, najmocniej. I który rynek z państw członkowskich Unii Europejskiej zostanie zalany przez towary ukraińskie, bo będzie to bardzo ważny element wsparcia gospodarczego dla Ukrainy, utrzymywania tej kroplówki gospodarczej dla tego państwa. Czy politycy w Warszawie się temu sprzeciwią? Moim zdaniem nie. Te deklaracje, które padły wczoraj w Redzikowie, są tego najlepszym dowodem, że będą realizowane wszystkie dyrektywy strategiczne, wszystkie polecenia płynące z Waszyngtonu. I nie inaczej będzie, jeżeli chodzi o rynek, rynek rolny. Proszę zobaczyć, co się stało, jeżeli chodzi o zalew Polski towarami ukraińskimi. Przecież te towary są cały czas sprowadzane. To nie jest tak, że protesty rolników były w 100% skuteczne. Bardzo szybko sobie z tym poradzono. W mojej ocenie może oczywiście nastąpić pewna negocjacja, pewna, pewne ustępstwa biurokracji brukselskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o lobbying takich dużych państw, istotnych jak Francja czy Włochy. Niemniej jednak pozycja Polski jest tutaj na bardzo, jest, jest, jest po prostu bardzo słaba. No, też trzeba nazywać po imieniu i żadne. Ekwilibrystyki słowne europosłów z Polski niewiele tutaj dadzą, ponieważ. Polska bardzo mało liczy się w sensie geopolitycznym. Jest traktowana jako koń trojański Stanów Zjednoczonych czy mocarstw anglosaskich w Europie, a wiemy doskonale, jak do tego podchodzą alergicznie Niemcy, Włosi i Francuzi, i stąd Polska jest wykluczana z jakichkolwiek poważnych rozmów toczonych w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o zakończenie wojny na, wojny na Ukrainie. Niestety w tym kontekście pojawia się po raz kolejny. Pytanie o polexit, o, o to, co będzie, jeżeli dojdzie do podpisania umowy z Mercosurem, czyli zalewu, potężnego zalewu rynku unijnego przez nabiał, mięso, inne produkty spożywcze z krajów Ameryki Południowej. Co wówczas powinno zro zrobić? kierownictwo państwa polskiego, czy pozwolić na niszczenie polskiego rolnictwa, niszczenie polskiego przemysłu, na jeszcze większe uzależnienie się od biurokracji brukselskiej, czy zdecydować się na przejście na strategię realizmu suwerennego i na wprowadzenie polityki wielowektorowej i szukanie partnerów nie zamiast, ale szukanie partnerów obok dodatkowo dla państwa polskiego aby dywersyfikować nasze, nasze bezpieczeństwo 13 listopada 2024 roku w Redzikowie pod Słupskiem w województwie pomorskim otwarta została amerykańska baza antyrakietowa temu tematowi poświęcę osobny odcinek w programie Na żywo Wieczór Geopolityczny 14 listopada bieżącego roku o godzinie 20.00, natomiast w tym odcinku chciałbym się skoncentrować na analizie wypowiedzi, które padły podczas ceremonii otwarcia tejże bazy, no a wzięło w nie, w tej ceremonii udział można powiedzieć bardzo wielu przedstawicieli establishmentu politycznego Rzeczypospolitej, którzy no, są można powiedzieć takim Dobrym probierzem tego, w jakim stanie kultury strategicznej znajduje się państwo polskie, naród polski, przywódcy państwa polskiego. No bo dość powiedzieć, że przecież głos zabrał tam i pan prezydent Andrzej Duda, i, i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, i... Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Był także oczywiście ambasador Stanów Zjednoczonych, a jakże pan Mark Brzeziński, przedstawiciel amerykańskich sił zbrojnych i tak dalej. Natomiast, szanowni państwo, no to, czego byliśmy tam świadkami, to można skwitować dosłownie kilkoma słowami. No byliśmy świadkami takiego, powiedziałbym, takiej postawy. Bezwarunkowego podporządkowania, bezrefleksyjnego, takiego dyplomatycznego posłuszeństwa, chociaż trzeba byłoby to nazwać po prostu służalczością wobec zagranicznych interesów, wiernością wasalną, polityką klientystyczną i wyrażeniem zgody na bycie pionkiem w geopolitycznej grze mocarstw. To, co zaprezentowali wszyscy, Politycy z Polski, którzy przemawiali, to, było, to była manifestacja politycznej uległości względem, względem hegemona. Można byłoby to też oczywiście nazwać ostrzej, natomiast to jest tak naprawdę zależność polityczna Czy geopolityczna na własne życzenie? No, społeczeństwo, państwa, społeczeństwo, obywatele Rzeczypospolitej głosują cały czas tak samo po 1989 roku, więc ta w sensie geopolitycznym, w sensie wy wybierania kandydatów, którzy mają dokładnie taką samą wizję, taką samą optykę suwerenności państwa polskiego, a właściwie jej braku i taką właśnie. Wizję klientystycznej polityki, w, jeżeli, chodzi o politykę, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. Niestety jest to bezrefleksyjne sojusznictwo, bo to nie jest sojusz polsko-amerykański. To jest sojusznictwo, to jest wykonywanie poleceń płynących z za oceanu, to jest polityka nie żadnego junior partnera, tylko zwykłego wasala, neokolonii. Tak to trzeba nazwać. Część z Państwa być może jest zaskoczona, no to przytoczę, przytoczę słowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka Kamysza. To jest cytat. Amerykański niszczyciel na polskim lądzie staje się faktem. Niezwykłym wydarzeniem w historii bezpieczeństwa Polski USA i NATO. To jest kamień milowy i węgielny zarazem. Kamień milowy w dziedzinach obronności przeciwrakietowej, obronności powietrznej dla wszystkich państw NATO, dla Europy i USA. Baza w Redzikowie to wieczna obecność wojsk amerykańskich sojuszniczych na terytorium RP. I to strategiczne, strategicznie dla Polski jedno z najważniejszych wydarzeń i zdarzeń w historii po 1989 roku. Koniec, koniec cytatu: Szanowni Państwo, mówienie o tym, że otw otwarcie amerykańskiej bazy jest jednym z najważniejszych wydarzeń i zdarzeń w polskiej historii. W ciągu ostatnich ponad 30 lat, że jest to wieczna obecność obcych wojsk na terytorium państwa polskiego, no to powiedzieć o tym, że to jest sojusznictwo, postawa klientystyczna, serwilistyczna, wasalizm, to jest moim zdaniem zbyt mało, no ale z ostrożności procesowej. Powiedzieć więcej, nie mogę. Tym bardziej, że wolność słowa, artykuł 54 Konstytucji w Polsce jest na papierze. Doskonale o tym wiemy, zwłaszcza po przyjęciu różnego rodzaju kagańcowych przepisów prawnych, a zwłaszcza interpretacji tych przepisów w ciągu ostatnich, ostatnich lat. Natomiast faktem jest, że zasadne jest pytanie, czy nie doszło do złamania prawa. Mówienie o wiecznej obecności obcych wojsk na terytorium państwa polskiego, nawet w sytuacji, kiedy istnieje podpisana przez ministra Mariusza Błaszczaka umowa o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, to jest jednak pójście o kilka mostów, moim zdaniem za daleko, bo jednak nawet to porozumienie o pogłębionej współpracy obronnej. Ta umowa podpisana przez Błaszczaka ma jednak okres wypowiedzenia. Ten okres jest bardzo długi, bo to są aż dwa lata, ale jednak jest. Jest przynajmniej teoretycznie prawna możliwość wycofania się ze stacjonowania obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast to, co powiedział, no przecież nie prywatnie Władysław Kosiniak-Kamysz, nie prezes PSL-u, ale minister obrony Rzeczypospolitej Polskiej jest, no i do, to jest pójście bardzo daleko. To jest powiedzenie o tym, że Polskę wiąże jakiś wieczny sojusz, że tu będzie wieczna obecność wojsk amerykańskich. Na jakiej podstawie prawnej? Przecież to jest jawne pogwałcenie zasady suwerenności. To jest jawne pogwałcenie, co najmniej kilku artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnę tylko, że umowy, które dotyczą kwestii obronnych, kwestii bezpieczeństwa nas wszystkich, muszą być ratyfikowane przez parlament. Rządy ostatnich lat, rząd, prawo i sprawiedliwość, Platforma Obywatelska się kompletnie konstytucją nie przejmowały i nie przejmują. Zarówno umowa z 2 grudnia 2016 roku, jak i ta umowa podpisana kilka miesięcy temu, w lipcu 2024 roku z Ukrainą, obydwie te umowy o wspieraniu Ukrainy są nielegalne z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia przede wszystkim Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy zasadniczej. Ponieważ takie umowy muszą być ratyfikowane przez parlament. Ani umowa z 2016 roku, która przez trzy lata właściwie była trzymana w ukryciu przed opinią publiczną, ani ta umowa z lipca bieżącego roku nie zostały skierowane do parlamentu w celu ich ratyfikacji. Co więcej, Donald Tusk podpisał umowę z Wołodymerem Zełęskim, któremu kadencja prezydencka skończyła się 20 maja. A umowa podpisana w lipcu. Pytanie, czy, czy to w ogóle miało jakikolwiek, jakikolwiek, jakąkolwiek moc prawną. Przecież jest wielu konstytucjonalistów ukraińskich, którzy podważają wszystkie akty prawne podpisywane przez Zelenskiego. a już się teraz mówi o tym, że jak administracja Trumpa po prostu, że tak powiem, odpowiednio wpłynie na administrację w Kijowie, to wówczas wybory bez problemu się na Ukrainie prezydenckie odbędą i to w sytuacji, kiedy 20% terytorium Ukrainy nie jest pod kontrolą rządu w Kijowie i to nikomu kompletnie nie będzie przeszkadzało, to też warto mieć, mieć to na uwadze. No jednak moim zdaniem tutaj doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, gdzie minister obrony narodowej w swoim publicznym wystąpieniu Próbuje usankcjonować wieczny sojusz i wieczną obecność obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wieczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Z historii doskonale wiemy, że nie ma czegoś takiego jak wieczne sojusze. Nie ma czegoś takiego jak wieczne sojusze. To jest elementarz polityki międzynarodowej. No niestety, wypowiedzi innych polityków też były. Bardzo, ale to bardzo poddańcze. No, utrzymane absolutnie w takim, w takim właśnie stylu poddańczym. Nie ma się co dziwić Radosławowi Sikorskiemu, człowiekowi, który miał obywatelstwo brytyjskie, który w dziwnych okolicznościach był w Afganistanie. W mojej, w mojej ocenie, bez kontaktów z służbami specjalnymi, z obcymi służbami specjalnymi, byłoby to bardzo, bardzo trudne. Ma żonę obywatelkę obcego państwa, ma jego synowie mają obywatelstwo właśnie Stanów Zjednoczonych, jego syn jest oficerem armii obcego państwa. No, pytanie, czy w ogóle taka sytuacja powinna mieć miejsce, że ktoś z tak głębokim uzależnieniem od innego państwa, jest szefem polskiej dyplomacji. No i wreszcie pan prezydent Andrzej Duda. Te wypowiedzi pana prezydenta Dudy, no właściwie nie odbiegają od standardów prezentowanych przez tego polityka w ciągu ostatnich, ostatnich lat. Jest to cały czas taka postawa wierno która no właściwie pokazuje, że elity. W cudzysłowie bardzo dużym oczywiście elity Stanów Zjednoczonych, że elity Polskie będą podporządkowane pod Elity Stanów Zjednoczonych cały czas, bez względu na to, czy będą rządzili demokraci, czy że będą rządzili Republikanie. No często w polskich mediach, w środowiskach konserwatywnych, prawicowych możemy usłyszeć, że Donald Trump jest jakimś. Objawieniem, że to jest człowiek, który wszystko zmieni, że to jest nadzieja na zwalczanie deep state, to oczywisty absurd. Wykazałem to już w konkretnym odcinku podcastu geopolitycznego, gdzie komentowałem tę kolejną prezydenturę Trumpa. Ta pierwsza prezydentura była fatalna dla państwa polskiego, bo to i ustawa 447, i kolejne żądania wspierane przy, środowisk żydowski przeciwko państwu polskiemu, wspierane przez administrację Trumpa, i przeniesienie stolicy z Tel Awiwu, i przeniesienie Ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy, wspieranie bardzo mocne Izraela, zerwanie porozumienia z, z Iranem, przyznanie Izraelowi jednostronnie prawda, władzy nad wzgórzami Golan przez, przez Trumpa, no... Tragiczne wręcz skutki. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje na naszych oczach, te osoby, które powoływane są do administracji Trumpa, no jasno wskazują, że Stany Zjednoczone będą chciały przerzucić na Polskę bardzo ogromną część odpowiedzialności za funkcjonowanie państwa ukraińskiego, za dotowanie państwa ukraińskiego, za sytuację. Bezpieczeństwa w tej części Europy, co będzie oznaczało potężne problemy dla Polski i dla, i dla Polaków. To, że prezydent Andrzej Duda powiedział wczoraj w Redzikowie następujące słowa, które za chwilę Państwu zacytuję, no to jest pokazanie już kompletnego sojusznictwa, takiego wasalnego, wasalnego podejścia do potęgi Entei. Cytat z prezydenta Dudy. Jeżeli gdzieś na świecie jest ktoś niezadowolony, że ma u siebie żołnierzy amerykańskich i amerykańską bazę, to przyjedźcie do nas my serdecznie zapraszamy, przenieście się, my zawsze będziemy witać was z radością. Koniec cytatu. Poziom naiwności, poziom oderwania od realiów geopolitycznych jest wręcz niewyobrażalny wśród establishmentu III Rzeczpospolitej, a niestety może się to skończyć bardzo, ale to bardzo tragicznie wręcz dla, dla państwa polskiego, dlatego warto, apeluję o to, warto mądrze, racjonalnie, realistycznie w myśl realizmu suwerennego dokonywać wyborów w najbliższych wyborach prezydenckich w Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu za uwagę.